Kasiu, jak zaczęła się twoja miłość do siatkówki i dlaczego nie zostałaś zawodową siatkarką? Przez dziadusia, wszystko wina dziadka. Byłam pierwszą wnuczką i w ogóle wnukiem. I mój dziadziuś oszalał na moim punkcie, a że był sportową duszą, to zabierał mnie na wszystkie możliwe sportowe wydarzenia, które działy się w Andrychowie. Zabierał mnie na mecze siatkówki, Dick Blacka Andrychów. I wtedy oszalałam ja na punkcie siatkówki. No i tak sobie grałam w juniorkach. Później poszłam do Kęczani na Kęty. A zawodową siatkarką nie zostałam dlatego, że po pierwsze zabrakło mi wzrostu, a po drugie umiejętności. Nie oszukujmy się jednak. No ciężka praca popłaca. Dzięki temu mogę sobie grać do dzisiaj. Właśnie gram w trzeciej lidze w Warszawie i awansowałyśmy w tym sezonie do drugiej ligi. Natomiast w pewnym momencie też było tak, że na studiach dostałam propozycję pracy w PZPS-ie i przy PZPS-ie wcześniej i postawiłam na to. A jeszcze wcześniej się pojawiła opcja pracy w Muszynie. I wtedy to się wiązało z tym, że muszę skończyć granie, bo nie dałam rady już pogodzić dojazdów na studia, do Muszyny i do domu. I stwierdziłam, że spróbuję w Muszynie pracować. Zobaczymy, jak będzie. No i tak się już to toczy od 2006 roku. No widzisz, wyprzedzasz moje pytanie następne, bo my się poznałyśmy 11 lat temu i ty wówczas pracowałaś w klubie z Muszyny. Byłaś wtedy, nie wiem, chyba opiekunem drużyn, nie? W Muszynie byłam dyrektorem organizacyjnym Ligi Mistrzyń na meczach w Polsce, natomiast na wyjazdach byłam ich team managerem. No to już mamy ścisłość. Jak ty właśnie wspominasz ten czas, w której tak naprawdę można powiedzieć, że uczyłaś się tej pracy, którą teraz wykonujesz? Ja tak naprawdę byłam rzucona na głęboką wodę za każdym razem, przy każdych swoich nowych obowiązkach. W 2006 roku pisałam pracę licencjacką na temat organizacji imprez sportowych. Chciałam napisać na przykładzie Ligi Światowej. Zgłosiłam się wówczas do PZPS-u z prośbą o wydanie akredytacji, żebym mogła porozmawiać z ludźmi, zobaczyć, jak to wygląda od środka. PZPS się zgodził. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, że na Ligę Światową mają już tyle osób, że nie są w stanie mi wydzielić tej akredytacji, ale mają dla mnie opcję zastępczą, lepszą. Zaproponowali mi, abym była opiekunem drużyny Amerykanek podczas Grand Prix w Polsce. Było to pierwsze Grand Prix w Polsce ever. No ja powiedziałam, okej, super, jak najbardziej. Będę wszystko wiedziała jeszcze bardziej od środka. Pojechałam na to Grand Prix. Nie za bardzo wiedziałam jeszcze wtedy, na czym ma polegać moja praca. Zajęła się mną Gosia Zagórowska, którą serdecznie pozdrawiam, i wytłumaczyła mi, na czym polega praca Team Guide'a. Później już było troszkę łatwiej, dlatego że przez to, że grałam, widziałam, jakie są potrzeby zawodnicze, potrzeby drużyny, więc nie latałam do organizatora i nie pytałam, a gdzie tam to mogę znaleźć. Tylko po prostu sama wiedziałam, gdzie iść, co się bardzo spodobało ludziom w PZPS-ie i kontynuowali ze mną współpracę właśnie przez następne lata. Do 2009 roku byłam team guide'em i w 2009 roku były Mistrzostwa Europy Kobiet. Dostałam wówczas propozycję pracy na stanowisku, to się nazywało Competition Director. Był to taki dyrektor od spraw sportowych, który zajmuje się też dokumentacją, żeby wszystko, że tak powiem, naszym slangiem banglało jak należy. No i wtedy to też była właśnie taka głęboka woda, bo nie wiedziałam za bardzo, z czym to się je, więc musiałam na wyczucie troszkę pracować. Okazało się, że intuicja mnie nie zawodzi i po Mistrzostwach Europy dostałam propozycję pracy w PZPS-ie i tak to trwa. Mam nadzieję, że będzie trwało jeszcze. No to lecimy z kolejnym pytaniem. Kiedy dostrzegłaś, że chcesz iść dalej, że chcesz zmienić swoje życie? Bo ja pamiętam, że miałaś taki też okres, w którym było ci źle i na jakiś czas zniknęłaś, a po tym okresie zobaczyłam taką inną Kasię, zdecydowaną, konsekwentną, wiedzącą, czego chcę. I miałam takie poczucie, że postawiłaś na siebie, na swoje szczęście, na rozwój i w tym po prostu rozkwitłaś. Jesteś niesamowitą obserwatorką, naprawdę. Zaskoczyłaś mnie bardzo tym pytaniem. Owszem, był taki moment, że było źle, to był 2015 rok. Wiązało się to ze sprawami osobistymi. Wtedy stwierdziłam, że wyłączę się z mediów społecznościowych na 5 miesięcy. Musiałam sobie wszystko poukładać. Myślałam, że mi się nie uda być nieobecną w mediach społecznościowych, bo jednak zawsze rano wstawałam, sprawdzałam Facebooka, kładłam się spać, sprawdzałam Facebooka. To jednak okazało się, że się da. W tym momencie, jak się wyłączyłam, postanowiłam, że zajmę sobie czymś głowę, a czym najlepiej zająć głowę? Czymś, czego się nigdy nie robiło wcześniej, a zawsze chciało się spróbować, tylko na przykład się czasu nie miało się odwagi. No i zaczęłam się realizować z tej strony.
zaczęło mi to sprawiać coraz większą frajdę, te nowe rzeczy. Poszłam troszkę w żużel, poszłam troszkę też w góry bardziej, bo to też pasja dziadka była, dziadek mnie zabierał wcześniej w góry i jakby odświeżyłam sobie troszkę ten temat. I poszłam też w stronę filmu. Pierwszy raz wtedy zgłosiłam się na casting do firmy, która zbiera statystów na plany filmowe. Zagrałam wtedy pierwszy raz w serialu, był to serial Skazane i była to scena pogrzebu. Lało wtedy nieznośnie, a my nie mogliśmy mieć parasolek. Musieliśmy udawać, że nie pada, bo deszcz nie był widoczny w kamerze. Więc tak śmiesznie troszkę zaczęłam swoją przygodę z filmem. Z tej aktywności jestem jakby najbardziej zadowolona dzisiaj, bo trwa ona do teraz. Często pojawiam się w różnych serialach, najczęściej z serialu Przyjaciółki. 8 sezonów zrobiłam. Jako pracownik banku ZUZY myślę, że komuś, kto ma problemy jakieś życiowe, doradziłabym właśnie, aby się wyłączył na chwilę, przestał obserwować ludzi. Może to tak troszkę nieładnie zabrzmi, ale ich szczęście, bo kiedy masz dołek i patrzysz na to, jak inni obnoszą się ze swoim szczęściem, to w pewnym momencie nie zaczynasz się cieszyć razem z nimi, tylko jakby dociera to do ciebie, że ty tego nie masz i jest ci z tym bardzo, bardzo źle. A jeżeli się nie wyłączysz z tego i nie zaczniesz myśleć o sobie, żeby poukładać sobie swoje życie na nowo, to nigdy nie dorównasz tym ludziom, którzy są szczęśliwi. Więc trzeba jakby właśnie wyłączyć się na pewien moment, postawić się na swoje pasje, na odkrywanie siebie, na odkrywanie różnych rzeczy. I wówczas no, człowiek jakby rozwija się, rozkwita i później patrząc po kilku latach na te złe momenty, myślisz sobie, kurczę, no teraz już może tak bardzo by mnie to nie dotknęło jak wtedy. No bo to budowanie pewności siebie też polega na tym, że musisz przyjąć porażkę na klatę, nie załamywać się tak bardzo, nie roztrząsać, bo oczywiście mogłabym to roztrząsać i płakać nie wiadomo ile, ale no to nie ma sensu, bo sobie człowiek marnuje wtedy życie swoje, a życie ma się jedno i trzeba je odpowiednio przeżyć. Wspinałaś się stopniowo w górę po tych szczebelkach w Polskim Związku Piłki Siatkowej, w którym jesteś koordynatorem do spraw międzynarodowych. Jakie napotkałaś problemy? Co ci sprawiło największą trudność? Czy wiara we własne możliwości, ta głęboka woda, o której wspominałaś, a może praca z ludźmi? Trudne pytanie. Ja to jestem taką osobą, że inni ludzie mnie nakręcają, napędzają. Napędza mnie też nawet i krytyka, więc jeżeli ktoś mówi o mnie źle, to w pewnym momencie ja bardzo chcę udowodnić, że jest w błędzie i dodaje mi to sił podwójnie. Więc nawet jeżeli się spotkałam z nieprzychylnymi ludźmi, wiadomo, w każdej pracy można się z takimi spotkać, to jakby po jakimś czasie zmieniali o mnie zdanie, jakby pracowało się łatwiej. Ale to naprawdę jest ciężkie pytanie, bo nie potrafię wskazać takich konkretnych trudności. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że sobie po prostu radziłaś z trudnościami i trudności i trudni ludzie po prostu dodawały ci sił, dodawały ci wiarę i realizowałaś swoje cele. A propos ludzi, z jakimi pracuje ci się najlepiej, a z jakimi najtrudniej? Najlepiej się pracuje z pasjonatami, bo są bardzo zaangażowani. Najtrudniej się pracuje z ludźmi, którzy przychodzą z innej dyscypliny i nie znają siatkówki. A jakie cechy musiałaś w sobie wykształcić, żeby się nie poddać, tylko iść dalej do celu, który sobie wytyczyłaś? No i czy masz swój życiowy cel? No jeśli tak, to jaki? Jakie cechy musiałam wykształcić sobie? Cierpliwość. Kiedyś nie byłam cierpliwa, bardzo chciałam wszystko już i teraz, a w tej chwili jestem bardzo cierpliwa. Głównie chyba ta cierpliwość, bo to od niej dużo zależy. Bo jeżeli jesteś cierpliwa, to nie denerwujesz się, taki stres nie ma na ciebie takiego dużego wpływu. Aczkolwiek z drugiej strony praca w stresie pod wpływem czasu jest u nas czymś normalnym, więc być może tego też się nauczyłam i wykształciłam w taki sposób, że no nawet tej presji czasu w tym momencie nie zauważam. Wręcz jak jej nie ma, to jest tak dziwnie, jak na przykład teraz, kiedy nam odpadło dużo rzeczy i pracujemy już nad turniejami, które będą w przyszłych latach, w przyszłym roku, w 2022 też. Więc tak wszystko to działa powoli, nie ma takiego pośpiechu. I nauczyłam się bardzo szybko pakować. Co 3 dni przepakowywałam walizki. Kiedyś pakowanie sprawiało mi olbrzymi problem. W tej chwili pakowanie jest jedną z najprostszych rzeczy, że tak powiem.
Jaka była tam druga część pytania? Czy masz życiowy swój cel? Jeśli tak, to jaki on jest? Czy mam życiowy cel? To jest ciężkie pytanie. Ja raczej mam takie cele, jakby mam stworzoną swoją bucket list i po kolei staram się realizować punkty z tej bucket list. Najbliższe były igrzyska w Tokio, na które bardzo chciałam pojechać. Dalej chcę. A kolejnym punktem była wspinaczka na Kilimandżaro, więc na razie to są moje cele. Na pewno w życiu nie chciałabym krzywdzić innych ludzi i staram się zawsze też cierpliwie do nich podchodzić. Nawet jeżeli ktoś jest na początku niemiły wobec mnie, to staram się go usprawiedliwić. I naprawdę, żeby mnie zdenerwować, to trzeba się postarać. Dużo podróżujesz. Jesteś superwajzorem na arenie międzynarodowej. Dzięki temu masz okazję zobaczyć inne kraje, inne kultury czy zwyczaje. Co ci tak najbardziej utkwiło w pamięci? Co cię zaskoczyło, a co wprawiło w zachwyt? Każdy kraj i każda kultura ma w zasadzie inne podejście do siatkówki i do organizacji imprezy. Naprawdę, każdy. Co mnie najbardziej zaskoczyło, przychodzą mi do głowy dzieci pracujące przy oprawie meczowej. Chodzi mi o mopersów i podawaczy piłek. Te dzieci są trenowane za każdym razem, co mają robić. Natomiast w zeszłym roku w Meksyku podczas Mistrzostw Świata Juniorek, byłam tam delegatem technicznym FVP, zawody odbywały się w porze roku, w której najwięcej pada. I niestety hale, w której odbywały się zawody, nie były zbyt szczelne. Woda często, praktycznie codziennie wlewała się do hali. Co mnie bardzo zaskoczyło, to to, że te dzieci wiedziały, co robić. Nie trzeba im było mówić, zobacz, tam jest plama na boisku, idzie wytrzyj. Tylko te dzieci po prostu nie dość, że potrafiły ogarnąć piłki i sam fakt, że na przykład zawodniczka się przewróciła i po akcji muszą podbiec tam i wytrzeć boisko, to potrafiły w tym momencie obserwować dach i w którym momencie kapie i w które miejsce. I od razu po akcji tak się sprawnie dzieliły, że jedna biegła wytrzeć po zawodniczce boisko, druga biegła wytrzeć plamę po tym, co kapnęło z sufitu. Niesamowite te dzieci były. A to naprawdę są dzieci, to są dzieci 10-letnie, 11-letnie, które pracują przy tym. I no, powiedzmy sobie szczerze, nie każde dziecko ogarnie taką rzecz. Natomiast dzieci w Meksyku bardzo, bardzo mnie zaskoczyły swoją odpowiedzialnością, swoją dojrzałością. Jeżeli chodzi o inne sytuacje, zaskoczył mnie Michał Kubiak, który dostał karę ode mnie niestety, który na meczu Ligi Mistrzów, kiedy grał w Banku Ankara, pomylił koszulki i zabrał ligową koszulkę na mecz. Zamiast koszulka z logo Ligi Mistrzów. To niestety musiałam odnotować w raporcie. Z bólem serca. I zaskoczył mnie swoją pomyłką wtedy. Zaskakuje mnie też inwencja twórcza zawodników. Dlatego, że przepisy mówią o tym, że niektóre reklamy nie są dozwolone. Na przykład nie można mieć tatuaży z reklamami, nie można mieć reklamy na rękawkach. I miałam taką sytuację z Iwanem Zajcewem, który miał rękawek z napisem Red Bull, oczywiście kazałam mu go zdjąć. Natomiast kiedy go zdjął, na ręce ukazał się wodoodporny tatuaż Red Bulla. Oczywiście ja nie mam prawa dotknąć zawodnika, nie mogłam mu nakazać zmycia tego, bo mu powiedział, że to jest permanentny tatuaż. Więc no, byłam bardzo zaskoczona jego inwencją twórczą, że wpadł na coś takiego. Także zawodnicy też są bardzo pomysłowi, jak przechytrzyć superwajzorów i swoich sponsorów indywidualnych przemycić i coś pokazać, także trzeba być bardzo czujnym. Ty masz swoje zdanie i wypowiadasz je na forum. To jest zdrowsze podejście niż chowanie głowy w piasek. A jak to jest w twojej pracy? Czy często chodzisz na kompromisy, czy twardo obstajesz przy swoim? Myślę, że na kompromisy. Ja nie jestem takim uparciuchem, że twardo stoję przy swoim, nie wiadomo, co by się nie działo i że tylko ja mam rację. Mam swoje zdanie, owszem, ale jeżeli ktoś mi pokaże argumenty, no, które mnie przekonują, to jestem w stanie naprawdę zmienić zdanie. Natomiast nie lubię, kiedy ludzie lekceważą problem. Nie lubię, kiedy ludzie bardzo egoistycznie i lekceważąco właśnie podchodzą do spraw. Nie lubię podejścia, jakoś to będzie. Lubię mieć plan A, plan B. I nie lubię też, kiedy mówi się o kimś za plecami. Bo uważam, że jeżeli człowiek nawet coś robi źle, a o tym się nie dowie, no to nie będzie miał szansy na poprawę. Dlatego jeżeli ktoś coś robi źle, to ja zawsze mu o tym powiem. Oczywiście nigdy w chamski sposób, zawsze staram się powiedzieć to delikatnie.
No i potem to wszystko zależy od osoby, czy ta osoba sobie to weźmie do serca, przemyśli. Jeżeli ja słyszę krytykę i ktoś mi powie, że coś źle robię, to nigdy nie jest tak, że powiem, a nie masz racji, ja wiem lepiej, tylko zawsze sobie przemyślę, czy choćby w 10%, tak, czy nawet w 5% nie ma racji i czy ta krytyka nie będzie w stanie nauczyć mnie czegoś nowego i nie pozwoli stać mi się lepszym człowiekiem. Także no, oczywiście trafiam na osoby, które no, nie zawsze potrafią przyjąć tę krytykę, obrażają się, potem mówią za moimi plecami coś, nie mają odwagi powiedzieć wprost. To akurat nie dzieje się w pracy. Mówię o sytuacjach jakby wśród znajomych. Natomiast w pracy mam to szczęście, że trafiam też na szczerych i uczciwych ludzi. Zawsze sobie mówimy wszystko, bo no, komunikacja to jest bardzo ważna sprawa i no, wszyscy o tym wiemy, że jeżeli nie będziemy sobie mówić wprost i szczerze o błędach, o pomyłkach, ale też dobrze, to nic nie da. Milczenie nic nie daje. To milczenie to dla mnie jest chowanie głowy w piasek, zamiatanie problemów pod dywan i nigdy nie pozwoli to rozwinąć się ani człowiekowi, ani organizacji, jeżeli problemy będą ukrywane. Oczywiście no, o problemach zawsze się mówi trudniej. Łatwiej się chwali ludzi, łatwiej się mówi dobrze, więc no, też potrzeba odwagi, żeby sobie powiedzieć tą prawdę wprost w oczy. Ta obawa wynika z tego, że nigdy nie wiemy, jak człowiek zareaguje. Bo tak jak mówię, są ludzie, którzy się po prostu obrażą. No ale wtedy nie warto sobie zawracać tym głowy. Myślę, że trzeba mieć czyste sumienie. Ja mam czyste, jeżeli powiem coś wprost drugiej osobie. Nie męczy mnie to, że kurczę, no ta osoba robi źle coś i chciałabym, żeby to zmieniła, chciałabym, żeby się nad tym zastanowiła. Irytuje mnie jakieś zachowanie, irytuje mnie sytuacja. No wolę o tym powiedzieć, nawet jeżeli jedna osoba się jakby no, spowoduje to, że przemyśli i zmieni na lepsze, to będzie jakiś sukces. To jest chyba tak, że jak wiesz, zderzamy się z tymi swoimi słabościami, bo tak jak mówisz, to powiedzenie tej prawdy nie jest łatwą sprawą, bo ludzie mają swoje uczucia, emocje i każdy inaczej reaguje, ale jeśli jest ta refleksja, jest ta chwila zastanowienia, tak jak mówisz, to ma to po prostu sens. Tak i właśnie też dużo zależy od tego, w jaki sposób tą prawdę przekażemy, bo jeżeli będzie to w taki sposób, że w formie kłótni będziemy krzyczeć, wykrzykiwać, podnosić głos, jakby próbować stłamsić tą drugą osobę, to na pewno ona się nad tym nie zastanowi, bo pomyśli, no jakiś wariat. Natomiast jeżeli powiemy to w sposób delikatny i przede wszystkim nie przy tłumie, jeżeli mamy jakieś uwagi do drugiej osoby, to uważam, że zawsze powinniśmy ją wziąć na bok, powiedzieć o tym, tak żeby dać tej osobie właśnie szansę na poprawę też w oczach innych, a nie próbować jakby na niej się wybić, że ja tu rządzę, a ty jesteś tutaj jakby level niżej. Bardzo cenię sobie właśnie szefów, którzy jeżeli chcą cię ochrzanić, że coś robisz źle, to nie zrobią tego przy ludziach, zwłaszcza obcych, tylko po prostu wezmą na bok i powiedzą, słuchaj, powinnaś to zrobić tak i tak by u mnie, a nie tak jak robisz. Bo to jest ważne, to też buduje poczucie wówczas pewności w tej osobie, no i buduje reputację wśród innych osób. Jeżeli chcesz, żeby szanowali twojego współpracownika czy pracownika, to sam go musisz szanować. Jeżeli go nie szanujesz, to inni też nie będą szanować. To jest bardzo ważne, żebyśmy się wszyscy wzajemnie szanowali, bo no, ludzie patrzą na to. Takim jesteśmy gatunkiem, że jeżeli 10 osób będzie naraz najeżdżało na jedną osobę publicznie, to kolejne osoby się przyłączą, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ta osoba no, nie była tą kozą ofiarnym, tak? No jeżeli faktycznie są rozmowy z tą osobą przeprowadzane i to nic nie daje, no to tu już nie jesteśmy w stanie nic poradzić. Natomiast zawsze trzeba dać każdemu szansę i tak jak mówię, o problemach rozmawiać, natomiast w sposób grzeczny. No trzeba się też do tej rozmowy przygotować. Nie można tak po prostu walnąć byle jak, tylko trzeba zargumentować swoje poglądy i swoją ocenę. Wspomniałaś o tym szacunku, ale mi się też wydaje, że ważne jest w tym wszystkim, żeby mieć też szacunek do siebie, bo to jest tak jak z tą krytyką, nie? Z różnych powodów ludzie krytykują. Czasem z zazdrości, czasem faktycznie, tak jak wspomniałaś, jest to jakieś merytoryczne zwrócenie uwagi, żeby coś poprawić, usprawnić, żeby było lepiej. Ale też wydaje mi się, że w ogóle w takiej pracy, gdzie jest ta presja, gdzie współpracuje się z ludźmi, to ważne jest, żeby mieć poczucie własnej wartości, żeby
żeby nie dać sobie pewnych rzeczy narzucić i stawiać po prostu ludziom granice. Bo wtedy to człowiek sam już nie wie, co robi, też zaczyna wątpić w siebie, a tak naprawdę to współpracuje się z ludźmi, wydaje mi się, najlepiej, którzy twardo stoją na ziemi, wiedzą, jacy są, wiedzą, kim są, jakby znają swoje słabości, swoje słabe strony, ale znają też swoje mocne strony i tą krytykę to też trzeba umieć przyjąć. Bo tak jak mówisz, jak ona jest taka po prostu, że tak powiem, nieładnie z dupy, to ona nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. A chodzi przecież o to, żeby rozwiązać problem i iść wtedy dalej po prostu i pracować i żyć lepiej. Tak, no właśnie przede wszystkim trzeba się nauczyć rozróżniać krytykę od hejtu. Krytykę jak najbardziej trzeba potrafić przyjąć, natomiast hejtu niekoniecznie. Hejt dla mnie jest w momencie, kiedy ktoś cię wyzywa. Ty to jesteś głupia na przykład, albo brzydszych słów używa. Jedną uchem się wpuszcza, a drugim wypuszcza. Tego nie wolno brać do siebie, kiedy ktoś na ciebie przeklina i cię wyzywa. Natomiast w momencie, kiedy tłumaczy ci, dlaczego uważasz, że coś zrobiłeś źle, no to wtedy trzeba pokornie przyjąć tę krytykę. Każdy ma też prawo do własnego zdania, tylko że to zdanie musi być właśnie wyrażone odpowiednio. Nie w taki sposób, żeby hejtować, tylko w taki, żeby dać merytoryczną, konstruktywną krytykę. Jeżeli chodzi o słabości, to wiadomo, każdy ma swoje słabości. Nie jesteśmy ludźmi idealnymi, uczymy się całe życie. Jeżeli ktoś uważa, że już się nauczył wszystkiego, to jest po prostu głupi. Nie da się wszystkiego nauczyć. Świat idzie do przodu, wszystko idzie do przodu. I tak jak mówię, uczymy się przez całe życie i trzeba o tym pamiętać, że zawsze jest ktoś, kto będzie wiedział coś, czego ty nie wiesz. I trzeba to po prostu uszanować, docenić. To jest współdziałanie, tak? Ja wiem coś, czego on nie wie, on wie coś, czego ja nie wiem. I jeżeli połączymy siły, przekażemy sobie tą wiedzę, wspólnie się będziemy wspierać, to jesteśmy w stanie z kolei coś nowego wymyślić. I to na tym chyba polega rozwój, prawda? Więc to też buduje pewność siebie w tym momencie. Bo jeżeli wiesz, że masz wokół siebie ludzi, na których możesz liczyć i wspierać się nawzajem, no to nabieracie pewności siebie do tego, co robicie. Nie zastanawiacie się, Boże, co oni o mnie powiedzą, co oni o mnie pomyślą, czy mój pomysł jest dobry, czy zły. To raz, a dwa, myślę, że z drugiej strony z kolei, jak nawet jeżeli masz jakieś wątpliwości, a z drugiej strony twoje serce ci podpowiada, że powinieneś o tym powiedzieć innym, że masz jakiś pomysł, to nie należy się bać. Jeżeli ktoś cię wyśmieje, to znaczy, że no nie zrozumiał. Bo śmiechem nigdy nie można reagować, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł. Oczywiście w żartach, wiadomo, jak się już znacie, no to można sobie pożartować. Natomiast każdy pomysł jest wart przemyślenia i trzeba być odważnym. Jeżeli nie jest się odważnym, to będzie się stało w miejscu, bo też nauka i zdobywanie wiedzy wymaga odwagi i tego wyrzucenia właśnie na głębokie wody. Trzeba pokonać strach, właśnie te słabości, o których mówiłaś, bo inaczej człowiek się nie rozwinie. Wspomniałaś o himalaizmie. Wiem, że byłaś na spotkaniu między innymi z Adamem Bieleckim, Denisem Urubką i chyba z Krzysztofem Wielickim, jeśli dobrze pamiętam. Dlaczego? Tak. Nie, z Wielickim nie, z Krzyśkiem Wielickim nie. No to może mi się coś pomyliło. Ale było ich sporo, tak. Rafał Fronia tam był też jeszcze. Dlaczego himalaizm? Dlaczego ciągnie cię do spotkań z takimi ludźmi? Pytam dlatego, bo mnie góry i wspinaczka bardzo fascynują, tak samo jak ludzie i ich granice wytrzymałości i ta pasja, która ich ciągnie do osiągania ich celów i spełniania marzeń. Tak jak wspomniałam wcześniej, mój dziadziuś mnie zabierał w góry, kiedy byłam dzieckiem. Łaziliśmy sobie po Tatrach. Później jak miał udar po udarze, no już nie mógł się poruszać, już nie jest taki sprawny, więc przestałam chodzić w góry, bo nie miałam po prostu z kim. Nikt z moich znajomych nie podzielał z takich bliskich znajomych będących przy mnie na miejscu, nie podzielał tej pasji. Więc jakby zapomniałam o tej tematyce. Zaczęłam się bardziej interesować, nie ukrywam, po sytuacji z Tomkiem Mackiewiczem. Zaczęłam dużo czytać o himalaizmie. Zaczęłam czytać dużo książek himalaistów o ich wyprawach. I zobaczyłam, jacy to są fantastyczni ludzie, jaką kierują się w życiu olbrzymią pasją. Jacy są pozytywnie zakręceni. Bardzo mnie ujęli swoimi osobowościami i bardzo chciałam ich poznać na żywo, dlatego zaczęłam chodzić na spotkania z nimi, na ich prelekcje. I takim numerem jeden wśród tych wszystkich himalaistów jest dla mnie Rafał Fronia. Absolutnie najlepszy, jeżeli chodzi o przekazanie opowieści i tego, co się dzieje w obozach i w górach. Po jednej z prelekcji, to była chyba OK2, sala kinowa była pełna.
Ludzie z otwartymi buziami słuchali jego opowieści, oglądali zdjęcia, filmiki. Myślę, że gdyby ktoś podstawił samolot po tej prelekcji i powiedział, każdy, kto chce lecieć teraz pod K2, siada z Afryko, macie tutaj wszystko ogarnięte od nas. Myślę, że 3/4 tej sali kinowej wsiadłoby do samolotu i poleciałoby. No jest genialne, więc każdemu, kto będzie widział, że gdzieś Rafał Fronia ma swoją prelekcję, polecam, idźcie. Wyciągnęłam koleżankę, która kompletnie się nie interesuje górami. Była zachwycona. I ci ludzie naprawdę wlewają dużo optymizmu w życia innych, nakręcają pozytywnie, przekazując swoją energię. No są genialni, naprawdę są genialni. I ja też przyznam, że po przeczytaniu w pustyni i w puszczy w podstawówce przestałam lubić czytać. Bardzo mnie ta książka zmęczyła, dlatego że mam bujną wyobraźnię i w momencie, kiedy czytałam o pustyni, robiło mi się gorąco i naprawdę bardzo się męczyłam, więc nie lubiłam czytać. Kiedy dorwałam książkę Adama Bieleckiego, Spod zamarzniętych powiek, to na nowo polubiłam to czytanie. Przeczytałam już chyba 50 książek, wszystkie o himalaizmie od tej pory. Też polecam wszystkim książki himalaistów. Naprawdę niektóre są takie, że no, będziecie płakać ze śmiechu. Nigdy w życiu byście nie powiedzieli, że takie rzeczy się dzieją na wyprawach. Są też książki refleksyjne, jak na przykład o Maćku Berbece, wspomnienia jego żony, też już świętej pamięci. I bardzo wszystkim polecam też filmy o górach, zwłaszcza ich premiery, kiedy można się spotkać z twórcami i z himalaistami. No naprawdę to jest temat rzeka, o którym można mówić i mówić. Bardzo polecam wszystkim spotkania z tymi ludźmi. Moja miłość do himalaizmu i do tych ludzi zaczęła się no, w zasadzie w identyczny sposób, bo śledziłam po prostu tą akcję ratunkową Tomka Mackiewicza i potem, wiesz co, zupełnie przez przypadek poszłam do biblioteki i zaczęłam po prostu szukać jakichś książek o sporcie i tam była między innymi książka o kukuczce i dwie książki o wyprawie na Broad Peak. I później też właśnie Spod zamarzniętych powiek, Czapkińsk, nie przeczytałam 40, przeczytałam chyba z 10. Ostatnio właśnie jeszcze też czasem w formie audiobooka słucham, ostatnio właśnie Elizabeth Revol. I wiesz co, no mi się tak kojarzy, że oni są fantastycznymi ludźmi, bo po prostu żyją pasją. I to jest coś, czego nie da się zabić w środku w człowieku, bo jak sobie przeczytasz właśnie biografię Kukuczki, no to tak naprawdę to czasem jest to takie irracjonalne, nie? Że jak ci ludzie mogą mieć normalne życie, w sensie, że mają rodziny, skoro zostawiają te rodziny. Tak samo Tomek Mackiewicz przecież był przez bardzo długi czas w górach. Czy też Denis Urobko, bardzo podobała mi się jego książka właśnie też. On taki trochę metafizyczny sposób opisywał, taki kwiecisty, poetycki, tą swoją miłość do gór. Ale czego się nauczyłam po przeczytaniu tych książek, to po pierwsze, że nie można oceniać, bo wszystko ma swój punkt widzenia. Inny jest punkt widzenia na przykład Adama Bieleckiego, inny punkt widzenia osób, które nie były podczas tej tragedii, która wydarzyła się na Broad Peaku. I to nie jest też takie jednoznaczne. Też słucham audiobooka Krakauera o tej wyprawie na Mount Everest, gdzie chyba 11 osób albo więcej zginęło. I też właśnie fajnie w taki sposób pokazuje jakby patrzenie z różnych stron na to, co się dzieje w górach, bo łatwo wszystko ocenia z pozycji kanapowca. A tak naprawdę to... Jak jesteś w sytuacji takiej stresowej, to ty nie wiesz, jak zareagujesz. Mimo, że oni są już przygotowani i nie są to naturszczyki, ale tak naprawdę to nie znasz siebie do końca i nie wiesz, jakie instynkty się w tobie pojawią w tej chwili zagrożenia. I mnie fascynuje to, że ci ludzie tam po prostu idą. Oni idą za tą swoją pasją, za tym swoim głosem i de facto nie mogliby inaczej żyć i nawet funkcjonować w swoich rodzinach, bo po prostu by zwiędli. Ja mam takie wrażenie, że bez tej ich pasji oni by po prostu nie wiedzieli, co robić i jak żyć. Tak. Ja myślę, że każdy z nas ma jakieś pasje swoje. Jeden ma bardziej ryzykowne, drugi mniej. I jak nagle ktoś by ci odciął te pasje i możliwość życia tymi pasjami, no to wówczas no, będziesz się czuć z tym bardzo, bardzo źle i będzie ci się ciężko żyło. I dlatego, tak jak mówisz, nie można nikogo oceniać. Jeżeli ktoś nie ocenia twoich pasji, nie wiem, twoją pasją jest choćby, nie, lubisz biegać, tak? Za to nikt cię nie będzie negatywnie oceniał, bo bieganie jest z zasady już przyjęte, tak powiedzmy stereotypowo, że to jest coś normalnego, fajnego, nigdy nie będzie złe. Natomiast ci himalaiści są według mnie niesłusznie oceniani, że głupoty robią, po co tam idą. No to jest ich pasja, każdy chce żyć swoją pasją, każdy chce żyć tym, co ich nakręca. A jeżeli chodzi o ich rodzinę, no ktoś, kto się wiąże z himalaistą, myślę, że ma tego świadomość, że tego człowieka nie będzie w domu przez połowę dni w roku, że
może zginąć w każdej chwili. To tak jak się wiążesz z żużlowcem, z pilotem samolotu, ze stewardessą, no to są jakby zawody troszkę ryzykowne, tak w każdej chwili coś się może stać, gdzie jest większe ryzyko. Musisz mieć tego świadomość, chcąc się wiązać z tym człowiekiem, dlatego też uważam, że niesłusznie są oceniane ich rodziny. Czemu się zgadzają na to, żeby oni poszli w te góry? No zgadzają się, wiedzą na co się pisali i wiedzą, że nie można człowieka zamknąć i przywiązać do kaloryfera. Człowiek musi żyć pasją, bo ta pasja to jest jak woda i jedzenie, tak? Światek bez wody zwiędnie, tak samo człowiek bez pasji zwiędnie. A zadomowiłaś się w Warszawie, czy ciągnie cię nadal bardzo do rodzinnego Andrychowa? O, już 11 lat mieszkam w Warszawie, to już niektórzy się śmieją, że jestem warszawianka. Trudno było na początku, dlatego że byłam tutaj kompletnie sama, nikogo nie znałam, zupełnie inne tempo życia jest tutaj niż w Andrychowie, więc ciężko mi było się dostosować do tego. Natomiast w momencie, kiedy przyjechała w odwiedziny moja mama, połaziłyśmy trochę po mieście swoim tempem, zrozumiałam, że ja wcale nie muszę się dostosować do tych wszystkich biegających ludzi, że wciąż mogę być sobą tutaj i to mi jakby pozwoliło się nauczyć żyć tutaj w tym mieście i nie zwracać uwagi na innych ludzi. Oczywiście są sytuacje, które mnie denerwują w Warszawie, jak na przykład no wtedy, kiedy ludzie nie okazują sobie wzajemnego szacunku, tak? Choćby na ostatnia sytuacja z metra. No jest obowiązek noszenia maseczek, mamy pandemię, wciąż nie znamy tego wirusa dokładnie. Siedziałam w wagonie ze starszymi ludźmi. Wszyscy mieli maseczki, wszyscy siedzieli w odległości dwumetrowej od siebie. Weszła młoda dziewczyna, około 25 lat, bym powiedziała, bez maseczki. I usiadła wśród tych ludzi. Została poproszona przez starszego pana, żeby założyła maseczkę, bo pan się po prostu boi. Pani tylko na niego spojrzała, prychnęła i odwróciła głowę w drugą stronę. Za 2 minuty kolejny pan poprosił tą panią, aby może się w takim razie przesiadła, bo się po prostu boi. Pani oczywiście nic nie odpowiedziała. Więc ten pierwszy pan powiedział jej, a zapomniała pani maseczki? Dobrze, to nic się nie dzieje, to niech pani tak na razie pamięta, żeby następnym razem tą maseczkę zabrać ze sobą i założyć. Pani spojrzała na niego, zaczęła się śmiać, powiedziała, no dobra, dobra. Bardzo mnie to zirytowało, że pomimo próśb z tych starszych osób i tego, że powiedziały, że boją się wirusa i boją się ludzi, którzy nie noszą maseczki w zamkniętym pomieszczeniu, takim jak metro, wagon metra, no bardzo mnie zirytowało podejście tej pani i sposób, w jaki potraktowała tych ludzi, więc wkroczyłam wtedy do akcji i powiedziałam jej, co o tym myślę. Postraszyłam też, no niestety, policją. Pani wysiadła na kolejnej stacji. Ale no bardzo mi się właśnie to nie podoba, bo w Andrychowie z takimi rzeczami się no nie spotykałam. Tam jakby jest to małe miasteczko, więc ludzie się znają, bardziej się szanują. Natomiast to jest duże miasto i tu bardzo często się spotykam z takim lekceważeniem drugiego człowieka. To jest chyba jedyna rzecz, której nie lubię, no nie, może nie w Warszawie, ale ogólnie w dużych miastach. Jest jakby większa znieczulica i ludzie zamykają się na innych i na prośby innych. Nie liczą się z tym, że ktoś może być inny od nich, mieć inne potrzeby, obawy, bo rozumiem, że ta pani mogła uważać, że wirus jest niczym dla niej, że nie istnieje, może mieć takie poglądy. Natomiast w momencie, kiedy ją ci starsi panowie poprosili o to, aby uszanowała to, że oni jednak tego wirusa się boją, no to pani powinna jednak inaczej zareagować niż śmiechem i prychaniem. To teraz chciałabym cię zapytać o emocje, jakie tobie towarzyszyły podczas Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn, które w 2014 odbyły się w naszym kraju. Jak ty wspominasz ten turniej? Bo ja jako kibic to wspominam go niesamowicie. Te emocje, mecz bodajże z Iranem też, taki jeden z bardziej decydujących i później te zacięte boje, kolejny mecz finałowy z Brazylią. To dla ciebie jako osoby, która była w środku, to było jeszcze intensywniejsze przeżycie. Jak ty to wspominasz? Jakbyś mnie teraz mogła zobaczyć, to byś zobaczyła szeroki uśmiech na mojej twarzy. Bardzo mi się podoba to pytanie. Jeżeli chodzi o jakby poziom sportowy i to, jak przebiegały mecze, nie pamiętam nic. Absolutnie. Żadnej akcji. Mimo, że widziałam całą grupę w Katowicach, półfinał, finał, z najbliższej możliwej odległości, nie pamiętam z tego nic. Pamiętam wszystko, co się działo wokół. Przez te wszystkie lata pracy na turniejach musiałam nauczyć się być bardzo opanowaną i nie ulegać emocjom.
Bardzo często siedzę przy stoliku z superwajzorem i no jak Polacy zdobywają punkt, bardzo by się chciało wtedy podskoczyć do góry, przybić brawo, zareagować. Ja tego nie mogę zrobić. Oto wracając do twojego pytania, czego się musiałam nauczyć, to musiałam się też nauczyć opanowania, opanowania emocji. I przez te całe Mistrzostwa Świata właśnie te wszystkie moje emocje były tak schowane. Nie mogłam ich okazać. I pamiętam, że dopiero jak zdobyliśmy ostatni punkt i zostaliśmy mistrzami świata, to wszystko we mnie tak jakby nie pękło, ale no w końcu się uwolniło, że po prostu się rozpłakałam ze szczęścia. To był taki moment kulminacyjny, kiedy mogłam sobie pozwolić na to, że mogę okazać emocje. No i właśnie płakałam się. Później poszłam do biura zawodów, musiałam się ogarnąć przed ceremonią i niestety nie mogłam wyjść, dlatego że koło biura zawodów była ścianka dziennikarska i ścianka telewizyjna, przepraszam. I na tej ściance był wywiad z prezydentem Komorowskim i musiałam poczekać, aż wywiad się skończy. I tutaj się przydała moja lekcja właśnie cierpliwości z lat poprzednich, dlatego że spieszyło mi się do pracy, a jednak musiałam poczekać, aż będę mogła wyjść. I nie miałam na to wpływu, że nie chcą mnie wypuścić. No jest to ochrona, wiadomo. Muszą dbać o pana prezydenta. I tak właśnie. I jeszcze pamiętam, to tak miło wspominam z Mistrzostw Świata, to Vital Heinen, trenował wtedy Niemców, był jedynym trenerem, który codziennie przez 30 dni, bo on cały swój czas spędził w Katowicach, codziennie przez 30 dni przychodził do biura zawodów i witał się z każdym. Znał imię każdej osoby pracującej na evencie. Z każdym zamienił chociaż dwa słowa i naprawdę za każdym razem robił nam dzień. Wlewał w nas tyle pozytywnych emocji i nakręcał pozytywnie, że to, że spaliśmy po 2 godziny dziennie przez te 2 miesiące, to naprawdę nie było żadnego problemu. To była taka adrenalina, a dzięki takim właśnie ludziom jak Vital Heinen pracowało się super. Byliśmy świetnie zgraną ekipą, no super turniej, naprawdę super turniej. Ja się cieszę, że masz takie miłe wspomnienia, bo myślę, że to jednak jest rzadkość, gdzie praca jest twoją pasją, gdzie pozwala ci się rozwijać, uczyć nowych rzeczy i to jest super. No na koniec naszej rozmowy to życzę ci zdobycia tego Kilimandżaro. Dziękuję. No i dalszego rozwoju ci też życzę w swojej pracy, w swojej pasji, też w odkrywaniu jakichś może nowych rzeczy, nowych zainteresowań, żeby ci to po prostu prowadziło do fajniejszego jeszcze i bardziej spełnionego życia. Tak jak wspomniałaś, że człowiek uczy się całe życie, więc na pewno jeszcze wiele rzeczy się nauczysz, wiele rzeczy cię zaskoczy, ale oczywiście, to wszystko gdzieś tam. Każdego zaskakuje. No właśnie.